Siema panie i panewy. Dzisiaj no ten taki obiecany odcinek o hamowaniu lewą nogą, ale w tylnym napędzie. O co chodzi, dlaczego trzeba hamować tą lewą nogą? Otóż z jednej strony wam powiem, że nie trzeba, jeżeli się wszystko dobrze wyliczy, no to tak naprawdę nie trzeba. Tak naprawdę do hamowania lewą nogą jest po to, kiedy wchodzicie za szybko w zakręt, napadacie na zakręt, przykładowo z łapy, no i przedobrzyliście trochę, prędkość jest nadal za duża, no to żeby nie napędzać tego samochodu jeszcze bardziej, bo to jak puścicie gaz, samochód zwolni. Ale po co zwalniać za mocno? Dlatego wciskamy lewą nogę hamulec, a prawą dalej trzymamy gaz, więc wtedy samochód troszeczkę zwalnia, przód zwalnia tak naprawdę można powiedzieć, a tył cały czas jest w gotowości, i pozwala wyjebać jak zanętę dla karpi z procy to wszystko. Czyli cały napęd jest po prostu trzymany, duszony tą lewą nogą, ale tylko delikatnie. Lepsze to niż puszczenie, uwierzcie mi, bo i tak sekcja przednia hamuje. No i samochód zwalnia, a tył jest cały czas naprężony, kocuwa jest, cały czas napierdala. I pomimo tego, że prędkość obrotowa jest cały czas się zwiększa, a samochód potrafi zwolnić. Mniej więcej tak to działa. Nie ma co łapać za słowa, bo to jest taki delikatny temat o tym hamowaniu lewą nogą. Powiem wam, że na przykład przełamania, zajebiście przełamania wychodzą, kiedy macie zakręty. Tak naprawdę nie trzeba tej lewej nogi, ale kiedy jest przełamanie i weszliście w pierwszy za mocno i już robicie przełamanie w drugi, no to jednak tą lewą nogę trzeba użyć, bo kiedy zrobicie w lewo, nie polecam używać hydrołapy, jak robicie przełamania, lewo-prawo, tylko lewo, dohamowanie, lekko muśnięcie z prawej nogi gaz, hamulec, lekko muśnięcie hamulca z prawej nogi, przełamanie, dokręcenie fajrów w prawo i złamanie w drugą stronę. Ale można też używać tej lewej nogi. Wyobraźcie sobie jeszcze taką sytuację. Przykładowo ślisko, zima, wieziecie choinkę, jakaś tam z promocji, facet powiedział, że jeszcze wyrośnie coś z tego w następnym sezonie. Oczywiście i tak uschnie, no ale zapierdalacie, spieszycie się, bo jak zwykle ostatni, bo robota, zajebani wszyscy robotą, święta bardzo późno już zaczynacie, trzeba się jeszcze najebać, czuć te promile, to wszystko, tą radość. No i wchodzicie w ten łuk, tą taką chlapę przykładowo, czy nie chlapę, co tam wolicie. No i za szybko zarzuciło was, no ale zainicjowaliście pościg, no to dajecie kapę, no i lecicie driftem, ale jednak ta prędkość jest za duża i co robicie? Wyhamowujecie lewą nogą. To jest też zajebiste, praktycznie non-stop jedzie się na, zauważcie, kierowcy rajdowi, jeżdżą praktycznie na lewej nodze w tylnym napędzie. No nie tylko w tylnym, ale praktycznie non-stop jest ta lewa noga, nie używa się już sprzęgła, cały czas jest tylko prawa, jest od gazu, lewa jest od hamulca, no i jeszcze czasami tylko trzeba zmieniać biegi, a tak to jest cały czas ogień. Pokażę wam, jak to w praktyce wygląda. Z hamowaniem lewą nogą zobaczycie sobie na jakimś prostym przykładzie na początku. Nie będziemy męczyć żelaza za mocno, trochę tam na piachu rozstawimy parę pachołków i wam pokażę, że robienie nawet ósemki może włączyć do gry właśnie lewą nogę. Zobaczycie, jak będzie to wyglądać. No to co, lecimy panie i panowie. O, ale jest kurwa gorąco, zagrzeje się, będę spocony jak dzika świnia. Nie miejcie pretensji. Morsin już delikatnie płacze, przyparowało mu oczko. Nie martwcie, suczko, będziesz dzisiaj karana. No dobra, zaczynamy lewą nogę. Wiecie co? Na początek polecam wam zacząć jeździć, można powiedzieć, na około jednego pachołka i robić delikatne, można powiedzieć, takie oberki, bączki, nie? I dodawać od razu lewą nogę. Bo podejrzewam, że umiecie to robić. Zobaczcie, jak dodajecie lewą nogę, to samochód się nie napędza. Widzicie? Jest bardzo powoli, można bardzo blisko pachołka zrobić. Zobaczcie, praktycznie palicie kapora w miejscu, to jest ta lewa noga. Za szeroko idziecie, trzymacie lewą nogę i sobie wychodzicie, nie? Synchronizator. Zobaczcie, przykładowo wchodzicie w zakręt, wejdziemy sobie bez lewej nogi. Już mnie korciło wziąć tą lewą nogę. Takie coś było, prawda? Bez lewej nogi. A teraz robimy sobie z lewą nogą i wam pokażę, że będzie dużo wolniej to wszystko. Widzicie? I ciągniecie do samego końca. I to sobie dozujecie właśnie, to jest taka sytuacja, że wy sobie dozujecie tak naprawdę
jak mocno i długo chcecie trzymać lewą nogą ten samochód. Jeżeli powchodzicie na pewniaka i wchodzicie za szybko, już go trzeba jednak zhamować, widzicie? Ale napęd cały czas daje w pistę, nie? I to jest spoko, nie? To jest spoko, proszę ja was. Bardzo dobry manewr. Lewa noga to jest nieodzowna część w jeździe samochodem, bokiem, czy to w przednim napędzie, czy to w tylnym napędzie. Jest to bardzo ważne. A jak zacząć właśnie uczyć się tej lewej nogi? To tak jak mówiłem, rzucić sobie jedyneczkę. To jest trochę jak z paleniem kapora, tylko że robimy tak, dajmy gaz. Zobaczcie. Trzymamy tak na większych, delikatnie obrotach. Możemy zmniejszyć. A zobaczcie, co się stanie, jak puszczę nogę z przednim, nogę, lewą nogę jak puszczę. Samochód szybko wypierdala i chce jechać cały czas. Ale kiedy przesadzacie, albo chcecie zwolnić, albo zmieścić się w jakąś część, to sobie używacie właśnie tej lewej nogi. Sam nie wiedziałem, co chciałem zrobić. Chciałem wytłumaczyć tą lewą nogę. Sam jakieś głupoty się znał i synchronizatorek. O, trzeba delikatnie gazu dać. No to dobrze, myślałem, że już jest zakatowany na śmierć. No i ta lewa tak wygląda. Cały czas sobie pomagam lewą nogą. Trzeba sobie pomagać lewą nogą, bo no nie da się wszystkiego wymierzyć na 100%. Zobaczcie. No ale tak to mniej więcej wygląda. Ale synchronizator zajęczał. Co? Palenie kapora w miejscu to też nie jest żadna rewelacja. Wybaczcie, że nie mam dużo kompletów kół, dlatego robię to wszystko bardziej tak troszeczkę na piachu. Delikatnym takim, no, piachobeton. Dwa tysiące obrotów trzymasz i lecisz. Tak sobie można zaczynać tą lewą nogę, uczyć się, ale ta lewa noga nie może za mocno naciskać, nie możecie za mocno tego trzymać, bo po jakimś czasie, jak nie macie tylnej sekcji obciętej, no to niestety zwącha wam chuj hamulce z tyłu. Jejku, już nie ma opon. Piesek delikatny tutaj wszedł. Piesku, leć. No i właśnie na przykład taka lewa noga też nadaje się do wyhamowania. Kiedy coś wyskoczy, to wy sobie hamujecie, a nie wciskacie hamulec, bo jak wciśniecie hamulec nożny, to was od razu wyprostuje. Lecicie bokiem, wciśniecie hamulec nożny, no to zobaczycie, albo was wyjebie bardziej. Lecicie sobie. No i załóżmy, jedziecie bokiem, przeszkoda jest. Hamulec wciskacie, no i co? Od razu ustawia wam samochód bokiem, tego nie chcecie. No, za mocno wam go wypierdala, tracicie kontrolę. A tak to trzymacie trochę tego gazu, zwolnicie, nawet nie musicie kończyć poślizgu, a wystarczy wyhamować. No tutaj akurat jak pies wybiegł, to już skończyłem, nie chciałem wisiować, robić z niego pachołka. Tam to wygląda. Lewa nóżka, później robimy większe okręgi. Pamiętajcie, że lewa noga w tylnym napędzie może pogubić się, jeżeli chodzi o... kiedy macie zmienną przyczepność, to przednie koła na przykład mogą się uśliznąć i zblokować i wtedy macie chujowe prowadzenie na fur. Zrobimy tutaj sobie. Zobaczcie, to wszystko tak wolno wygląda, da się to szybciej robić, ale lewa noga jest taka... Wyobraźcie sobie, że rzeźbicie,
rzeźbicie sobie w czymś. No i na początku macie takie dłuto wielkie, a lewa noga to jest taki scyzoryczek delikatny, którym robicie detale. Więc ona wam pomaga przytulić się do pachołeczka, wypuścić bardziej samochodzik. Bliżej wewnętrznej, bliżej zewnętrznej. Wszystko pozwala ładnie to wyliczyć. Jożo, ona napierdala. Szybko się skończyła, nie bardzo, suka. Co jeszcze w hamowaniu lewą nogą jest najcięższe na początku, tak jak w przednim? Po prostu trzeba wyczuć lewą nogę. Czyli jedziemy sobie, to powinno być w sumie na samym początku, jedziemy sobie i wciskamy, hamujemy lewą nogą, tak po prostu, na sucho, żeby wyczucie było. No i wciskamy tak 1/5 tej lewej nogi, czasami więcej, zależy jak mocno chcemy spowolnić samochód i jak bardzo chcemy zajebać hamulce z tyłu. I to wszystko. Mam nadzieję, panie i panowie, że się podobał odcineczek o lewej nodze. Krótko, bo krótko, ale no co to się rozwodzić. Chyba wszystko wiecie i nie ma co drążyć tematu. Mam nadzieję, że się podobało, ja tam w cieniu sobie stanę. Jak ja nie lubię, jak chlapią te opony, tak ja pierdzielę, już bym to skończył, tą sukę. Dobra już. Starczy. Temperaturka w normie, wszystko w normie. I jest git.